Proszę usiąść. Choć w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Bracia i siostry umiłowani w Panu, drodzy bracia w kapłaństwie, ojcowie franciszkanie, księże inkułacie, drodzy czciciele Matki Nadziei, przyprowadziła nas miłość do Matki, przyprowadziła nas wiara, że Maryja w tym obrazie, w tej ikonie jest Matką Nadziei. A więc przybywamy do Matki Nadziei, by ją uhonorować, ukoronować. Piękna jest historia włączona w całą dramaturgię życia ludzkiego i ojczyzny naszej. Wydawać się mogło, zaczęło się od takiej sobie świetlicy, kaplicy, groty z Matką Bożą, z orłem w koronie, wraz z jej czcicielami, uciekinierami z różnych stron Polski, którzy gromadzili się w Niepokalanowie. Przypatrywał się im ówczesny przeor klasztoru, ojciec Maksymilian Kolbe. I chciał wyjść jakoś na spotkanie i zaproponował ojcu Felicissimowi Marii Sztyce, by zrobił taką religijną dekorację. Być może on sam, brat Felicissimus, Felice, szczęśliwy, a Felicissimus to już najwyższy, najszczęśliwszy jakby. No ale ojcowie mają różne udziwnione imiona i siostry też. Niektóre nazywają się nawet siostra Flakonia i inne, ale nie chciałbym wybijać z tego rytmu. Chociażby wspomniany tu były proboszcz waszej parafii, ojciec Innocenty Szumowski, dzięki któremu złożyłem dokumenty w Niepokalanowie, nieomal nie stałem się franciszkaninem, bo patrzyłem na niego pobożnego, tylko co wyświęconego w mojej rodzinnej parafii brzozowej i chciałem pójść jego śladami, a potem poszło jakoś inaczej. I miło mi, że dziś tu się spotykamy. Przedziwne to imiona i przedziwny był ten brat Felicissimus, Maria Sztyka. I ta Maria wraz z orłem w dekoracji oddawała i nadzieję, i ból, i miłość do Matki Bożej, do Ojczyzny, i te tułacze drogi i ścieżki. Dekoracja groty, która przerodziła się potem w obraz. Najpierw w obraz przywieziony z Jasnej Góry tu w 54 roku Matki Bożej, potem związany z historią powstawania tej świątyni. Jak to było za PRL-u, oczekiwać trzeba było na pozwolenie, a potem na budowę i tak rodził się nowy kościół w 60 roku. I brat Felicissimus przybywa do Gdyni z obrazem i maluje ten obraz, który mamy przed sobą, wielkich rozmiarów, 3 metry na 180 centymetrów. I 30 kwietnia, 50 lat temu, w 61 roku nastąpiła intronizacja w tymże kościele świętego Antoniego.
Ukoronowana została jego praca, możemy powiedzieć. Maryja, przytulony do jej stóp biały orzeł w koronie. Wtedy za PRL-u orzeł w koronie. To wielka symbolika i wymowa. Zdetronizowany był ten orzeł i czekał dopiero na przemiany ustrojowe na rok 90 i 89, 90, by wejść na sztandary wojskowe już w 93 przed uchwałę Zgromadzenia Narodowego Sejmu i Senatu. A wtedy to uroczyście powitano ten obraz ceremoniałem religijnym i pieśnią Bogu Rodzica, fanfarami, a w ostatniej ławce klęczał brat Felicissimus i modlił się prostymi słowami. Zostały one utrwalone i zarejestrowane i mówił tak: Matko Boża, oto moje niegodne ręce namalowały ten obraz. Spraw, bym Cię mógł ujrzeć kiedyś w niebie. Możemy powiedzieć, że te słowa brata Felicissimusa sprzed 50 lat kierowane są dziś i do nas, bo przybywamy do niej z miłością, z wiarą, że jest matką nadziei i pragniemy tą nadzieję wyrazić, by kiedyś ją ujrzeć w niebie. Tak jak wyrażają to pragnienie rzesze pielgrzymie zmierzające na Jasną Górę. Młodzież, dzieci, starsi, studenci, żołnierze. Nie sposób oderwać się od tej daty 14 sierpnia. Bo sam przez 14 lat wraz z żołnierzami na Przeprośnej Górce właśnie o tej porze celebrowałem mszę świętą w uroczystość świętego Maksymiliana Marii Kolbego z żołnierzami Słowacji, Litwy, Amerykanami, a także Niemcami 7. Dywizji Bundeswehry z Düsseldorfu. Między innymi raz, proszę pozwolić na tą dygresję, ale ona związana jest z tymi pielgrzymami, z tą pielgrzymką, która teraz się odbywa i ruszają w stronę Jasnej Góry. I ruszali Niemcy, wśród których było część protestantów, nawet dwóch generałów z Düsseldorfu i mówili potem, nigdy w życiu nie otrzymali tyle kwiatów, co na Alei Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Zmierzając w polowych mundurach na Jasną Górę, oczywiście i marynarze, i zawsze admirał Łukasik i Waga przybywali śmigłowce. Tam z kilka śmigłowców lądowało. Nie wiem, czy dzisiaj one są, czy nie. Tak czy owak, powiedziałem wtedy, jak się zmienił świat, bo to wasi dziadowie, mówię do Niemców, szli od Częstochowy w stronę Warszawy, a dziś z Warszawy wnukowie idą w stronę Częstochowy. I w którymś miejscu krzyżują się te drogi dziadków i wnuków, którym wychodziły na spotkanie na trasie te mieszkanki z kotletami, ogórkami, witały ich. I następowało to powolne pojednanie, braterstwo. Oczywiście potem od prezydenta Niemiec nawet za te akty pojednania poprzez te pielgrzymowanie żołnierskie do Matki Bożej otrzymałem Krzyż Wielki. Bo gdy przychodziłem do Gdańska, to mówili, że nie będę się orientował, na czym polega ten dialog z Niemcami. To przypomnę.
przypomniałem wtedy w czasie ingresu w katedrze Olipskiej. I pielgrzymują te rzesze, te złote głosy do Matki Nadziei, bo Maryja Jasnogórska i ta w tym obrazie jest Matką Nadziei. Dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy słowa z listu świętego Jana: nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. I kto nie miłuje, trwa w śmierci. I możemy zapytać przy Matce Nadziei, co jest miarą tej miłości. Bo przecież miłość do bliźniego, do konkretnego Pana Kajowniczka poprowadziła świętego Maksymiliana do krematorium, do komory gazowej. Bo to miłość do ojczyzny wyprowadziła 36. pułk Legii Akademickiej z kościoła świętego Floriana wraz z księdzem majorem Ignacym Skorupką pod Osową, który z 14 na 15 sierpnia zginął przy Międzypolnej z krzyżem w ręku, którego to pomnik po 80 latach postawiliśmy wraz z kapłanami diecezji praskiej przed katedrą świętego Floriana w Warszawie. A tak na marginesie pragnę dodać, że ten pomnik księdza majora Ignacego Skorupki miał stanąć już przed wojną w 1938 roku w Warszawie. Tu, gdzie dawniej zaczynała się ulica Świerczewskiego, skrzyżowanie nieopodal cerkwi, gdzie stoi dziś pomnik tak zwanych czterech śpiących, to ten cokół z takiego różowego trawertynu został wykonany, przypomniałem o tym w czasie poświęcenia pomnika księdza Skorupki, w 1938 roku księdzu Skorupce. Ale wybuchła wojna i trzeba było czekać roku 2005, by ten pomnik stanął. Oczywiście cokół został zajęty i do dziś stoją ci czterej, tak zwani popularnie zwani śpiący, dwaj radzieccy, dwaj nasi. I pomnik stanął na cokole pięciometrowym przed katedrą świętego Floriana i Michała Archanioła, tu koło ogrodu zoologicznego, na placu miasta Warszawy, pięknym dzisiaj. Ksiądz Ignacy Skorupka z krzyżem w ręku. Przyprowadziła go miłość na miejsce męczeństwa w Osowie, gdzie dziś jest też krzyż w tym miejscu. W czasie PRL-u to miejsce nie mogło być odwiedzane, bo był poligon wojskowy dopiero po 90 roku. I w tym lasku nieopodal jest kaplica. Bracia i siostry, a nas przez życie prowadzą dwa przykazania miłości, Boga i bliźniego. Przykazania miłości, które są zasadami życia. I mówimy o ludziach, u których wszystko jest poukładane. Relacji do Boga i do ludzi. Że są to ludzie jakby wyciosani z jednego pnia. I dzisiaj w Polsce potrzeba takich ludzi. Wyciosanych z jednego pnia. Ludzi pełnych miłości, nadziei. Uporządkowanego życia. I spojrzenia na życie takie, jakie Bóg je daje.
od poczęcia do naturalnej śmierci, spojrzenia na rodzinę, na miłość między mężczyzną i niewiastą, nie na dewiację, na świętowanie Dnia Świętego Oddania tego, co do Boga należy. Popularnie mówiąc, świętowania niedzieli bądź udziału we mszy świętej, na życie sakramentalne, potrzeba trwałości rodziny, potrzeba życzliwości, dobroci, pogody ducha. To, o czym święty Jan mówi w drugim czytaniu, winniśmy oddać życie za braci swoich. Tak je dogłębnie rozumiał święty Maksymilian Maria Kolbe. Bracia i siostry, umiłowani w Panu. Rys historyczny tego obrazu jest krótki w relacji do tych, które mają po kilkaset lat. Ale ma on swoją historię i jest, możemy powiedzieć, pomodlony. Przed nim modlili się pasterze ówczesnej diecezji berlińskiej. Już w maju, dokładnie 8 maja 1961 roku, modlił się tutaj ksiądz biskup Bernard Czapliński. W czasie Bożego Ciała jeden z ołtarzy stanowił ten obraz. Wówczas, w czasie pełnego PRL-u, ten obraz w miejscu publicznym przy ulicy Szenwalda, dziś biskupa Dominika, był jakby wyzwaniem, a jednocześnie nadzieją dla was, co starsze pokolenie pamięta, że ta niewola musi się skończyć, że się kończy. I wielu tego doczekało. Maria, która niosła radość nadziei i te wydarzenia, które postępowały potem, tragiczny pożar klasztoru w 1969 i ta wspomniana manifestacja z 17 grudnia 1970 roku, o czym mówił ojciec Gwardian w słowach powitalnych, to także wymowny znak. Znak jej nadziei dla upokorzonego wówczas całego świata pracy, tej dramaturgii grudniowych dni i czarnego czwartku. Ta świątynia, to miejsce było wtedy jakby bastionem, do którego szturmowała także ze śmigłowców milicja obywatelska. Stała się miejscem opieki. Może warto dziś przypomnieć taki obraz malarza naszego Piotra Stachiewicza, Żniwa. Namalował on wiele obrazów przedstawiających Marię na tle polskiej przyrody. Znamy obraz Matki Bożej Gromnicznej, tą uśpioną wieś i idącą, rozświetlającą drogę Matkę Bożą Gromniczną. Ale jest obraz Matki Bożej Żniwnej, jest Matki Bożej Siewnej z 8 września. I przedstawia on, co odnieść można dzisiaj do tego obrazu. Oto jest letnie, sierpniowe południe. Matka Kuropatwa ubiła gniazdo przy miedzy polnej. Wylęgły się młode pisklęta, pojawia się jastrząb, ma paść i porwać te pisklęta i w tym momencie zjawia się Maria i płaszczem otacza to gniazdo i mówi: nie rusz,
Nie pozwolę, to są moje pisklęta. Ta opieka Matki Bożej i ten opiekuńczy płaszcz oddaje tą macierzyńską opiekę Maryi nad naszym narodem, a także w tym przypadku i nad tym dniem 17 grudnia 70 roku tu w Gdyni. Ten obraz, który rodził inicjatywy duchowej adopcji dzieci poczętych i ta wspólnota adopcji duchowej dziecka poczętego trwa do dziś. Symbolem była róża. Tych róż, można powiedzieć, jest 1700, bo tyle dzieci zostało uratowanych w ciągu 18 lat. Tyle mija w tym roku. To korona swoista z tych róż życia. To są wota żołnierskie kombatantów z różnych frontów. To różaniec z Wilna, z Kościoła Świętego Ducha, gdzie był obraz miłosierdzia Bożego. To ziemia z Kępy Oksybskiej, z Piaśnicy, z ofiar kaźni, Charkowa, Miednojech, Katynia i ostatnia ze Smoleńska. To duchowe pielgrzymki na Jasną Górę, bowiem wielu nie może czynnie udać się na Jasną Górę. Naszych pielgrzymów odwiedziłem w Licheniu i tą kaszubską w Radziejowie, gdyńską i gdańską w Licheniu, a kaszubska idzie dalej jeszcze aż do Leboczy i przejdzie 1040 kilometrów. Gdyńska i Gdańska doszły przedwczoraj. Bracia i siostry, Ewangelia dzisiejsza mówi do nas. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Mamy być przyjaciółmi, nie sługami. Ja was wybrałem, abyście szli. I przeznaczyłem was na to, abyście szli. Co za wielkie zadanie i co za wielka misja, która wciąż trwa. I w tej drodze prowadzą nas przewodnicy duchowi, kapłani, którym trzeba zaufać i mieć zaufanie, a jednocześnie wiarę także, iż mimo ich niedoskonałości, ja już nie wiem, który raz powtarzam, to oni otwierają niebo ludziom poprzez posługę sakramentalną w konfesjonale. Odpuszczają ci się grzechy twoje. To oni otwierają niebo poprzez celebrację Eucharystii. Bo tylko kapłan, nikt inny może ją sprawować. To następcy świętego Piotra są duchowymi przywódcami. I dzisiaj następuje jakby rozchmianie, a w części dyskryminacja w relacji do Kościoła katolickiego. Bo media często pomijają inne wyznania, skupiając się na papieżu, na biskupach, na kapłanach, wciskając antyklerykalizm na pogardzie do ludzi rozmodlonych, pobożnych, nazywając ich moherami. To jest duchowe rozchmianie, którego jesteśmy świadkami także w Polsce.
i ludzie wierzący, należący do wspólnoty Kościoła, nie mogą być obojętni i nie może być pobłażania. Na formowanie takich postaw w umysłach, szczególnie młodych ludzi, ale i starszych. Umiłowani w Panu, drodzy czciciele Matki Nadziei, to Bóg nas wybrał i przeznaczył i prowadzi nas w Wigilię Matki Bożej Wniebowziętej, zwaną w tradycji polskiej Matką Bożą Zielną, Matką plonów naszych, owocy pracy i rąk ludzkich, plonów, bukietów z owoców ziemi. My mamy być tymi złotymi kłosami. Co prawda, tu też następuje swoiste pomieszanie pojęć i rachunków ekonomicznych, czego nie mogą zrozumieć ludzie na wsi już dzisiaj. Bo przez wieki uczono, że kłosy zbóż podejmuje się z tego rżyska, dziś słyszeliśmy w czytaniu pierwszym, jak iskry po rżysku. Młode pokolenie nie wie, co to rżysko, po ściernisku idą. Tymczasem mówi mi teraz latem jeden rolnik: no jak to, zbożem w kotłowniach mamy palić? Każą zamiast węgla drzewa, już są porobione takie piece, które pobierają owiec, pszenicę, zboże, pszenżyto. A my jeszcze do niedawna kłosy zbieraliśmy z ziemi. Z uszanowaniem. Tak jak podejmowaliśmy okruszyny chleba, o czym mówi Norwid. To też rozchwianie pojęć, postaw. Umiłowani, za chwilę my jako te żniwne kłosy, złote kłosy w oczekiwaniu Bożym, nałożymy złote korony. I może jak ten brat Felicissimus, który klęcząc w ostatniej ławce modlił się: Maryjo, ja wiem, że niegodne moje ręce namalowały Cię, ale pragnę być blisko i z Tobą w niebie. I wypowiadamy dziś, Maryjo, Matko Nadziei, te słowa. Obdarz i nas tą wiarą ojca, brata Felicissimusa. Obdarz nią i wiarą i nadzieją ojców franciszkanów. Obdarz nią całą Gdynię, ojczyznę naszą, Matko Nadziei. Módl się za nami. Amen.